Spójrz teraz na takie zadanie. Krzyś poszedł na grzyby. Wrócił do domu z pełnym koszem. Po obejrzeniu i przeliczeniu zbiorów okazało się, że znalazł 40 grzybów, ale 10 z nich było niejadalnych. Jaki procent zbiorów Krzyś mógł bezpiecznie zjeść? Co wiemy z treści zadania? Wiemy, że Krzyś znalazł 40 grzybów. Co jeszcze wiemy? 10 z nich było niejadalnych. Co możemy w łatwy sposób obliczyć znając te dane? Wiemy, że 10 z 40 grzybów jest niejadalnych. Zapisujemy więc ułamek 10 /40. Wiemy, że 10 z 40 grzybów to grzyby niejadalne. Aby obliczyć procent grzybów niejadalnych wystarczy 10/40 pomnożyć przez 100%. Ułamek 10 możemy skrócić dzieląc licznik i mianownik przez 10. Możemy więc usunąć po jednym zerze. 10 czterdziestych to inaczej 1 czwarta. Teraz możemy skrócić te dwie liczby, bo obie dzielą się przez 4. 4 podzielić przez 4 to 1. 100 podzielić przez 4 to 25. 1 pierwsza to 1, a 1 razy 25% to 25%. Grzybów niejadalnych jest więc 25%. Ale uwaga! To nie jest nasza odpowiedź. My chcemy wiedzieć, jaki procent zbiorów Krzyś mógł bezpiecznie zjeść. Chodzi nam więc o procent grzybów jadalnych. Przypomnij sobie, co oznacza 100%. 100% rozumiemy jako całość. W tym przypadku 100% to wszystkie zebrane grzyby. Od 100% odejmijmy procent grzybów niejadalnych, czyli 25%. Co otrzymamy? 75%. Dopiero teraz możemy podać odpowiedź. Krzyś mógł bezpiecznie zjeść 75% grzybów.